Wie pan, trochę dla mnie, jak rodzice mówili o I wojnie światowej na przykład, to było coś tak niezrozumiałego, tak jak dla dzisiejszej młodzieży opowiadanie o wojnie. To się nie da, to jakoś tak nie wchodziło, w ogóle nie interesowało. Ale mówili, na pewno to wiem, że mówili, tylko że to nie łapałam. Nazywam się Elżbieta Szrejbrowska, po mężu, a z domu jestem żnińska. Córka Anny i Kazimierza. Kazimierz jest synem Ignacego, pochodzącego z Gniezna. Jego rodzice Ignacego wysłali do Rotzyrben, to jest Żurawina, o ile się nie mylę, pod Wrocławiem. Tam było seminarium nauczycielskie. Wtedy młody chłopak pojechał tam się kształcić i jak zajechał kompletnie obce środowisko, pierwsza rozmowa była na dworcu z tym zawiadowcą tej stacji Żurawina. I to się okazał brat przyszłej jego żony, która dowoziła w koszyczku prowiant dla brata i tam robiła porządki. No i takie pierwsze wrażenie i zostało na całe życie. Witkowie, to była jego, pod Gniezdem, to była jego pierwsza praca jako młody nauczyciel. I tam narodził się pierwszy syn, ten Mieczysław. Ja tam notabene byłam z moimi bliźniaczkami dwoma. Zajechałam i stoi ta szkoła. No i tam Niemcy wydali taki rozkaz, żeby nauczyciele prowadzili lekcje religii, śpiewu, wszystkiego po niemiecku. Co było po prostu nie do przyjęcia przez mojego dziadka. I kiedyś przy piwie, prawdopodobnie w tym Witkowie, doszło do scysji między tym. Powiedział kategorycznie, odmawiam i nie będę. A ten Niemiec tam go zaczął naciskać, że to jest niemożliwe, żeby nie wykonał rozkazu. No i tak, że mój dziadek dał w twarz temu Niemcowi. No. Wyobraża sobie pan, co się działo. Zwolnili go z pracy, grozili tam jakimś tym, no w każdym razie zabrali się dziadkowie z tym małym chłopcem, pojechali do rodziny babci na Śląsk. Tam się zaczęły kontakty z tym Korfantym. Mam list, gdzie pisze mój dziadek do, będąc we Wrocławiu, ale to już później, a babcia była w Dortmund, Bochum, to było jego później tam te prace niepodległościowe takie zaczynał wśród Polonii. A i mój ojciec się tam w tym Wrocławiu urodził wtedy, w 1998 roku. Jako drugie dziecko. I z tymi chłopcami wylądował w końcu w tym Bochum i Dortmund, jak mówiłam. Tam organizował Sokoła, tę organizację, która pod płaszczykiem sportu tą Polonię tam uczyli właśnie historii Polski, wszystko to. Wydawał dla dzieci polskich tam mieszkających. W ogóle pisał książki, jest dużo złożonych w tej bibliotece przy Ratajczaka w tej uniwersyteckiej. Aha, później Niemcy się zorientowali, na czym jego praca polega. Były stale represje i te rewizje w domu. To tatuś wspomina, że
wśród zabawek, pudełkach, klocków, wszystko chował te swoje broszury, żeby Niemcy tego nie złapali. Urodziłem się 20 marca we Wrocławiu, 98. Rodzice moi, Maria i Ignacy Żniński, przebywali w Westfalii, gdzie ojciec mój był wydawcą Gazety Polskiej dla wychodźstwa. Kształciłem się w gimnazjum w Bochum i Grudziądzu. Tu przerwała moją edukację I wojna światowa. Zostałem powołany do służby w wojsku pruskim w 16 roku, czyli miał 17. Na froncie we Francji prowadziłem z racji POW, bo należał już wtedy, razem z Arkadym Fiedlerem, z Kazimierzem Jasnochem, malarzem takim. Z racji POW propagandę niepodległościową w szeregach armii niemieckiej. Tam też przecież głównie Polacy byli. Wykorzystując urlop z frontu, gdzie wcześniej w dniu 26 września 18 rozpoczęła się francuska ofensywa, zdążyłem przed odwołaniem urlopów wyjechać do Poznania. Zawiadomiony przez Arkadego Fiedlera o tworzącym się przygotowaniu do powstania, zgłosiłem się do POW przy ulicy Wielkich Garbar numer 53. Otrzymałem rozkaz zorganizowania oddziału na Wildzie. Pod osłoną munduru niemieckiego zdobyłem fortelem żołnierskim warownię 8A, udając właściwą zmianę warty. Przy tej okazji zdobyłem broń i amunicję dla kampanii. Wieczorami wyczekiwałem w plantach dzisiejszy plac Mickiewicza w stronę izby rzemieślniczej, bo tam szedł do domu. W styczniu 19 wyruszyliśmy z całym baonem na okrążenie i zdobycie lotniska Ławica. Wzięliśmy wielu jeńców, oficerów, podoficerów i szeregowców niemieckich lotników do naszych koszar przy ulicy Marcylińskiej. To pewnie tu. No wiem, że o tych kumplach Fiedler i to dokąd sam właściwie zawsze byli. Trzymali się z tego POW. No, to było tak na co dzień. Oni dużo o tym, to było dla nich bardzo ważne, ten udział w tym powstaniu. Najlepszy dowód, ile on tutaj napisał, prawda? Bardzo był otwarty, taki lubiany przez wszystkich. W przeciwieństwie do tego Mieczka, do tego brata, bo on taki był stryj, miałam ich czterech, prawda, synów, stryjów. To ten był taki najbardziej jakiś, wspominam tak trochę ozięble. Nie, bo u nas kłótni w rodzinie nie było, to było wszystko dobrze, ale on był taki stryj. A do tamtych mówiłyśmy po imieniu na przykład, bo byli młodsi, prawda, też. Dziadek zawsze mówił, że dzieci nie chowa się nakazem, przykazem i jakimś tam innymi represjami, tylko przykładem właśnie.